Panie Marszałku, Wysoka Izba, wiem jaka jest sytuacja, że jeśli ustawa wróciłaby do komisji, to apeluję do Polskiego Stronnictwa Ludowego, to mielibyśmy szansę ustalić przynajmniej ten limit, liczbę limitu, o której mówił pan poseł Walkowski. Wtedy byłaby lepsza sytuacja wyjściowa. I drugie pytanie do pana ministra, czy to ustalenie tej nowej liczby nie jest zasadne w związku z tym, że musi być przeprowadzona notyfikacja. W notyfikacji w programie musimy przyjmować te liczby, które są ustalone w ustawie. Także uważam, że i dla rządu jest to korzystne, ale szczególnie tutaj dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, które mogłoby na wsi powiedzieć, że doprowadziło do zwiększenia limitu. Także proszę was, przemyślcie, wrócimy do komisji, przyjmiemy przynajmniej sam limit i na drugi rok będzie sytuacja lepsza. Dlaczego? Dlatego też, że wynegocjowano mniejszą kwotę na dopłaty, ponieważ w 2013 roku jest koperta 3 miliardy euro, natomiast w 2014 będzie niecałe 2,5 miliarda i będą kłopoty z opłacalnością produkcji rolnej. Także proszę o zastanowienie się.